Panie ministrze, wszyscy szanowni państwo, ja się bardzo cieszę, że dzisiaj po 2 latach bardzo szerokich konsultacji społecznych doprowadziliśmy do tego momentu, doszliśmy do tego momentu, w którym możemy rzeczywiście rozpocząć ten program. Program, który jest cywilizacyjnie ważny dla Polski. Jest też kluczowy dla budowania długoterminowych oszczędności. Długoterminowe oszczędności są absolutnie fundamentalne dla rozwoju gospodarczego w dłuższym okresie. To rozumieją nie tylko ekonomiści. O tym wiemy wszyscy, że tak właśnie jest, że potrzebne są krajowe oszczędności, żeby nie popadać w nadmierną zależność od zagranicy, to co nam się przydarzyło przez 25 lat, ale jednocześnie, żeby móc finansować inwestycje długoterminowe. To jest taki wymiar makrogospodarczy. Ale przede wszystkim ten program pracowniczych planów kapitałowych, pracowniczy program kapitałowy jest programem prospołecznym, jest programem dla ponad 11 milionów pracowników, programem bez żadnych gwiazdek, bez żadnych pułapek, bez niebezpieczeń, ponieważ jest programem, w którym uczestniczą 3 strony, w tym państwo i pracodawcy na zasadzie dobrowolnej, oczywiście pracownik. Pracownicy mają tutaj nie tylko instrument, który w dużo lepszym stopniu będzie potrafił zabezpieczyć godną emeryturę, godne życie, ale też przede wszystkim gwarancję ze strony państwa właściwego zachowania się, właściwych opłat. Tutaj te opłaty były pokazane, one są na niskim poziomie w systemie OFE, one były na dużo wyższym poziomie. Jeszcze chwilę o tym porównaniu zaraz powiem. Polska niecałe 4 miesiące temu została zakwalifikowana do koszyka krajów rozwiniętych przez FTSE Russell, taką agencję finansową. I to jest pewien symbol, to co dzisiaj, z czym dzisiaj ruszamy. Bo akurat te 25 państw, około 25 państw, które jest zakwalifikowane do grona państw, do koszyka państw rozwiniętych, one wszystkie mają taki program. Polska w symboliczny sposób właśnie również poprzez wejście w ten program, który przygotowywaliśmy przez ponad 2 lata, właśnie dołącza również do krajów rozwiniętych. Chciałem też z tego miejsca dzisiaj podziękować bardzo partnerom społecznym, bo to właśnie dialog społeczny, wielokrotne rozmowy, konsultacje ze związkami zawodowymi, z organizacjami pracodawców spowodowały, że dzisiaj możemy w takim pełnym konsensusie społecznym zaproponować ten program. To jest też program, który jest programem solidarności międzypokoleniowej. Programem, który właśnie powinien budować tę solidarność międzypokoleniową, bo jak widzieliśmy, jest programem na 20, 30, 40 lat. I to bardzo mnie cieszy, bo jednocześnie budujemy siłę gospodarczą i przede wszystkim budujemy również siłę społeczną poprzez lepsze perspektywy dla przyszłych emerytów. Bezpieczeństwo inwestowania, tutaj oczywiście otwartość, ale też dziedziczenie, dobrowolność. To są te wszystkie cechy, o których pan prezes Borys mówił. Warto też, żeby popatrzeć na ten program od strony relacji pracodawca-pracownik. Bo czasami mówi się o pracownikach jako o koszcie, a to nie jest koszt. Pracownik to jest, też troszeczkę brzmi to technokratycznie, ale to jest kapitał ludzki, to jest inwestycja w człowieka. To nie jest koszt, to jest inwestycja. I ten program z punktu widzenia pracodawcy, z punktu widzenia tych, którzy muszą się też dokładać, czy będą się też dokładać, czyli pracodawców, na początek tych większych, tych największych, to też jest właśnie świadectwo tego, że dbamy o pracownika, że wręcz chcemy zachęcać naszych
pracowników do tego, żeby oni brali w tym udział. Bo właśnie poprzez partycypację, przez udział pracodawców pokazujemy tutaj tą solidarność tego z jednej strony rynku pracy, ale z drugiej strony właśnie gospodarki. Niektórzy ekonomiści też porównują ten program do OFE, więc mam taki apel, żeby właśnie tego nie robić, bo to są bardzo różne programy. Porównywanie OFE do PPK to trochę tak jakby porównywać Pawła Borysa do Borysa Szyca. Paweł jest wyższy dużo, no nie wiem czy dużo, ale tak mi się wydaje przynajmniej. A z Borysem Szycem zresztą miałem okazję poznać się na planie filmu Bitwa Warszawska 1920 jakiś czas temu. No ale w każdym razie wracając do programu, to naprawdę są dwa zupełnie odmienne programy. Dla mnie PPK, jakie tu hasło wymyśliliście, w sumie się opłaca, ale to też po prostu korzyść. PPK po prostu korzyść też jak najbardziej. Chcę zwrócić uwagę na to, że to jest program, który buduje korzyść dla pracowników, buduje też korzyść dla pracodawców, ale buduje też korzyść dla państwa, dla społeczeństwa całego i dlatego tak bardzo jest to program, który znakomicie odpowiada na potrzeby, dzisiejsze potrzeby Rzeczypospolitej. Dziękuję wszystkim stronom, raz jeszcze stronom uczestniczącym w tym przygotowaniu do tego programu. Przede wszystkim stronie społecznej, związkom zawodowym reprezentującym pracodawców, pracowników i to, w jaki sposób odzwierciedlony jest ten wymiar społeczny. Pozwólcie mi państwo jeszcze zaakcentować na jednym przykładzie, że w przypadku, kiedy wynagrodzenie nie przekracza 120% wynagrodzenia minimalnego, jest jeszcze dodatkowa ulga w wejściu do tego programu. I w wielu innych wymiarach uwzględniliśmy głos społeczny, uwzględniliśmy głos pracowniczy tak w taki stopniu, żeby w szczególności pracownicy, którzy mniej zarabiają, mogli wziąć udział w tym programie w sposób jak najmniej obciążający ich własne portfele. A więc ruszamy z programem społecznym, ruszamy z programem informacji społecznej również w najbliższych paru latach, dwóch, trzech latach. Mam nadzieję, że w sposób zupełnie ponad podziałami politycznymi będziemy pokazywali, że budujemy, że dzisiaj rozpoczynamy coś w praktyce niezwykle ważnego.